Ja nazywam się Mateusz Struniarski, na co dzień jestem fizjoterapeutą i pracuję z pacjentami, którzy mają przyczyny dosyć nieoczywiste w bardzo szerokich nurtach fizjoterapii, kinezjologii, neuroterapii. No i właśnie, jedną z moich takich ulubionych części rejonów albo dysfunkcji są blizny. No i o co mi chodzi w tych bliznach? Co ja się ich tak przyczepiłem? Blizna jest taką strukturą, która jest zawsze bardzo niedoceniana. W sensie takim, że w bliźnie nie chodzi tylko o to, żeby ona się zagoiła i była ładna. Bo najczęściej to słyszę. Nie no, proszę pana, przecież moja blizna jest zagojona, jest ładna. Nic jej nie jest, nie? Okej. Ale nasza głowa, nasz układ nerwowy widzi to zupełnie inaczej. Nie? My sobie myślimy, dobra, nie? Był wyrostek, było cesarskie cięcie, nie? Takie najbardziej klasyczne rzeczy, z którymi się pracuje. No i okej, zarosło się i nic nie jest. Ale układ nerwowy widzi to dalej jako takie miejsce uszkodzone. On szuka oryginału, bo recepcja w tym miejscu jest zaburzona, bo głowa pamięta jakby dalej ustawienie oryginalne, a ono już nie jest oryginalne. I właśnie te receptory, to wszystko więzną w tej bliźnie. Jeśli jeszcze do tego dojdą jakieś naczynia i tak dalej, no to wtedy pojawia się jeszcze większy problem, jakby większe zwarcie w tym momencie, jako takie zwarcie, myślę o takim problemie dla głowy i ona dalej to widzi. To jest taki podświadomy, swędzący problem, który my tego świadomie nie rozumiemy, nie odczuwamy, ale nasz układ nerwowy głębiej dalej ma tu problem. I teraz co się wtedy dzieje? Przyjmijmy, weźmy największy klasyk, czyli wszystkie cięcia cesarskie. Blizna ogólnie ma też to do siebie, jeśli chodzi już o taką strukturę, że ona nie jest tak, że skóra się zrosła, siema. Ona najczęściej lubi się wyrastać jeszcze w głąb, tak? Bardzo dużo, tak jak mówiłem wcześniej, więzić różnych struktur, naczyń krwionośnych i po gromadę receptorów. I one wtedy działają nieprawidłowo, mówiąc krótko, tak, no dają oddźwięk, feedback mózgowi i on bardziej się jakby skupia na tym, na tej bliźnie i wtedy rejonowo będzie nam dezaktywował gorzej brzuch, co będzie powodowało same problemy, dolegliwości w obrębie samego tego brzucha, ale również będzie powodować to, że będzie dochodzić do kompensacji, tak? Czyli brzuch się nie będzie aktywował, bardziej będzie się nam dopinał cały tył, kręgosłup, wtedy bóle tego wszystkiego będą i tak dalej. Zawsze moich pacjentów pytam w wywiadzie o blizny. Zawsze im pokazuję, jak ta blizna dezaktywuje im dany rejon, albo jak ta dana blizna łączy się z inną dysfunkcją, którą mają już od dawna, albo całą siecią dysfunkcji, które się dzieją, czyli są to właśnie najczęściej blizny po operacjach w obrębie jamy brzusznej. Bardzo też takimi bliznami, które, ja to będę mówił, sieją, są blizny na głowie, stare blizny po poparzeniach. Coś naprawdę niesamowitego, co może blizna zrobić, ale czasem jest też tak, że niekoniecznie większa blizna, czy bardziej rozległa, może nam powodować ten czasem naprawdę mała jakaś blizna po ukłuciu, po, nie wiem, po jakimś uderzeniu, po oparzeniu, po dotknięciu, może czasami powodować większe konsekwencje, co za tym idzie, jakąś bolesność, czy jakąś niewydolność miejscową, niż ta duża. Odsuń się, mężny przeciwniku. To tylko draśnięcie. Straciłeś rękę. Nieprawda. A co to jest? Bywało gorzej. Chociaż no, zwykle jednak tutaj reguła jest, że ta duża będzie więcej, że tak powiem, psuła struktury, którą trzeba później adaptować. I w pracy z blizną chodzi głównie o to, żeby przyzwyczaić dany rejon, nauczyć go czucia, czyli nauczyć te receptory, to wszystko, żeby to na nowo czuło dobrze ten rejon. Uczymy, czyli stymulujemy, tak? Czyli w prostym języku, jak to wygląda dosłownie, czyli po prostu masuję tą bliznę, dostarczam jej różnych bodźców, żeby stymulować w tym miejscu układ nerwowy, receptory, żeby, aha, okej, okay, widział, dobra, tu jest już, uczymy się czuć, tu jest spoko, na nowo opracowujemy ten rejon, tak jakbyśmy na nowo uczyli się chodzić w tym rejonie, tak, tu już dla, takie w cudzysłowie, chodzić się dla układu nerwowego i wtedy dany rejon wraca nam do równowagi, do balansu, wtedy układ nerwowy już go tak nie absorbuje, tego rejonu i
Lepsza, pojawia się lepsza aktywizacja i działanie po prostu całego aparatu ruchu, całego układu nerwowego, bo to, co zawsze podkreślam, wszystko ze wszystkim jest połączone zawsze układem nerwowym i zawsze tu chodzi o tą grę wszystkich narządów czuciowych. Dobra. I teraz jeszcze chciałbym Wam przybliżyć taki ciekawszy może przykład mojej pacjentki, która jest zawodowym sportowcem. No i jak to zawodowy sportowiec trafiła do mnie z bólem nogi, tak? Akurat to był mięsień dwugłowy, czyli tutaj udo z tyłu. No boli i tak dalej. Była na masażach, była na ostrzykiwaniu, co tylko, nic nie poszło. Pytam ją, czy miała jakieś operacje. Mówi, no miałam, na ręku. Tutaj była lewe udo, a była prawa ręka, łokieć, nie? Tak fajnie pokazywałem jej, jak właśnie, zobacz, mówię, tutaj mięsień ci nie działa, nie jest aktywny, przystymulowaliśmy bliznę, mięsień robił się silny, tak? Blizna na łokciu, łokieć był po przeciwnej stronie, udo po przeciwnej i co? No magia, tak? Ktoś powiedział, no co to ma wspólnego? No wszystko. No tak się robiły kompensacje, no i akurat ona bardziej obciążała, najbardziej obciążała tą nogę, taki uprawia sport, że akurat ta noga jest bardzo obciążana. No i padło tutaj akurat na mięsień ten dwugłowy. Popracowywaliśmy bliznę, wszystko wróciło do normy, uprawia sport i tak dalej. Gdzie już mówi, że musi zmienić nogę i tak dalej, to tam już bez wchodzenia w szczegóły. W każdym razie widzicie, jak blizny mogą nam robić problem. O, taka jeszcze taka ciekawostka. Często też właśnie blizny mają dla nas takie znaczenie dosyć emocjonalne. To się szczególnie trafia u kobiet. Bardzo lubię zadawać to pytanie, szczególnie właśnie paniom, że co myślisz o swojej bliźnie? Bo my mężczyźni, wiecie, no, blizna czyni wojownika, nie? Tak? Ale wy kobiety jesteście jednak, no, jesteście bardziej estetyczne. I często się spotykam właśnie też z tak zwaną komponentą emocjonalną, jeśli chodzi o bliznę. I nawet jest fajnie, czasami jak wystarczy się tylko spojrzeć w kierunku tej blizny i nasze mięśnie potrafią słabnąć, nie? To się bardzo często zdarza, gdzie dziewczyny mówią, nie lubię swojej blizny, tak? Wkurza mnie ona, denerwuje i to jest okej, okay, tak może być, nie? Z tym też warto czasami pracować, nie tylko, że tak powiem, z aspektem fizycznym, ale i też z emocjonalnym w stosunku właśnie do takiej blizny. Musimy opracowywać te blizny, sprawdzać je. Jeśli macie jakąś bliznę, nikt nad nią nie pracował nigdy, zapraszam do siebie. Zobaczymy, czy to jest problem. Bo zdarza się czasami, że nie. Ale jednak uważam, że w 90% zawsze warto opracować tą bliznę. Także jeszcze raz zapraszam. Napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się podobał materiał. I co? Do zobaczenia, do następnego. Cześć.